Dzień doberek, dzień doberek. U mnie dzisiaj, kochani, będzie trochę, jakby to powiedzieć, będziemy szukać oszczędności energetycznych w naszych domach. Ceny niestety nam poszybowały w kosmos energii i musimy sobie jakoś w tej sytuacji radzić i musimy. Słuchajcie, czasami się wydaje, że to, co zrobimy, jest tak mało znaczące, że nie warto tego robić. Otóż warto, bo tak jak mówią, kropla drąży skałę. I my musimy sobie malutkimi kroczkami przeanalizować. Zaczęła się kamera, bo właśnie, zobaczcie, kto tu przyszedł. Okej, okay. No wow, no. Musimy sobie, wybił mnie chłopczyk z rytmu, musimy sobie przeanalizować krok po kroku w naszym gospodarstwie domowym, co możemy zrobić, żeby odrobinę chociaż zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Tak. I dzisiaj spróbujemy szukać właśnie takich drobnych rzeczy, które nam pozwolą odrobinę zmniejszyć rachunki. Miłego oglądania. Trepuś mi się tak ulokował na kolankach i powiedzcie mi, jak ja mam wstać i się za coś wziąć. On do tej pory bardzo lubił się miziać, ale no kolanka nie wchodził. No dzisiaj pierwszy raz, no jak ja mam mu powiedzieć, że nie mam czasu? I że muszę się brać do roboty? Trepuś, serce, mamunia musi wstać. Nie. Nie. Poszukiwania zaczynamy od zamrażarek. Jak ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że ja mam spory ogród i bardzo, bardzo dużo rzeczy zamrażam sobie na zimę. Zamrażałam brokuły, dużo owoców, groszek. No oczywiście na bieżąco niektóre rzeczy mam też zamrożone z jakichś tam mięs w zapasie czy czegokolwiek. No i teraz musimy przeanalizować te zamrażarki. U mnie się akurat tak złożyło, że część już się szuflad trochę poluzowała, więc postanowiłam przełożyć wszystko, co możliwe jest, do jednej, żeby wyłączyć tą, żeby nie chodziłam. No wiecie, ja miałam w szufladach tak porozkładane, że był dostęp do wszystkiego, taki swobodniejszy, no ale taka zamrażarka sporo ciągnie prądu. I teraz jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli zamrażarka jest bardzo zalodzona, no ma dużo szronów w sobie, to też zużywa więcej energii. Więc jeżeli tak jest, to też rozmruźcie swoją zamrażarkę. Nie wiem, wynieście wszystko na chwilę do piwnicy, owincie to w jakieś koce, jakieś kołdry, żeby się nic z tym nie stało. I za chwilę Wam pokażę, jak w szybki sposób można umyć zamrażarkę, żeby to, co z niej wyjmiecie, nie zdążyło, rozumiecie, się rozmrozić. Taka zamrażarka wtedy będzie nam sporo mniej prądu zużywała, jeżeli ona nie będzie oblodzona w środku. A potem Wam jeszcze pokażę, o czym ja oczywiście nie wiedziałam, bo dopóki nas coś nie przyciśnie, to nie zwracamy uwagi na takie rzeczy. No, ale sytuacja nas zmusza, więc pokażę Wam jeszcze, co powinno się robić, a czego ja nie robiłam, co pozwoli zmniejszyć zużycie prądu do zamrażarki. Popatrzcie. Moja zamrażarka miała już naprawdę sporo lodu. Wszędzie.
No i tym samym ciągnęła więcej prądu. I teraz, żeby ją szybko rozmrozić i umieścić w niej z powrotem to, co powinno w niej być, ja na przykład stosuję taką metodę. Gotuję sobie w garnczku wodę i wstawiam ją. I ciepło, które oddaje i ta para spowoduje, że to mi się wszystko szybciej rozmrozi, a na tym mi zależy. Więc jeszcze tutaj wstawię jeden, może nawet dwa garnczki. Podłożę sobie coś tutaj, żeby mi tu się nie zalało. I oczywiście wyjęłam szuflady, które sobie teraz ładnie umyję. I poczekam, aż ten lód tutaj puści. Następną rzeczą, którą ja zrobiłam, a miałam taką możliwość, bo mam płytę gazową, to zamieniłam mój czajnik elektryczny na tradycyjny czajnik, który u mnie już był, można powiedzieć, na emeryturze, a teraz go wyjęłam. Oczywiście pięknie go odkamieniłam. Bardzo fajnie się odkamienia, gotując kwasek cytrynowy w takim czajniczku. No i wrócił do łask. Pamiętajcie, że wszystkie urządzenia elektryczne, które wytwarzają ciepło, pobierają bardzo dużo energii elektrycznej. Ale kochani, ja rozumiem, że nie każdy ma płytę gazową. Więc jeżeli używacie czajnika elektrycznego, to też możecie zrobić coś, żeby zużywać mniej energii na ogrzanie wody na herbatę. A mianowicie pamiętajcie, żeby czajnik był zawsze odkamieniony. Bo wszystko, jeżeli on jest zakamieniony, na pewno będzie potrzebował więcej energii, żeby podgrzać wodę na naszą kawę czy herbatę. Więc tak jak z tym czajnikiem, tak samo z elektrycznym, nalejcie sobie wody do czajnika, wsypcie sobie kwasek, zagotujcie to, zostawcie to na pół godziny, a potem cały kamień powinien Wam elegancko odejść. I taki odkamieniony czajnik na pewno mniej energii zużyje na właśnie na podgrzewanie, na gotowanie wody. Zamrażarka odmroziła się. Trwało to 1,5 godziny. Normalnie to, gdybym nie wstawiała tutaj tej ciepłej wody, to by pewno trwało cały dzień. Ale no, nie mamy na to czasu, bo część tych rzeczy jest wyjęta i nie może się rozmrozić. Pamiętajmy, żeby ten lód wszędzie nam tutaj zszedł, a szczególnie tutaj z tej górnej części na samej górze, bo czasami tego nie widać, a on tam po prostu jest. I teraz, kochani, zaraz Wam pokażę, co uszykowałam do odmycia tej zamrażarki. W każdej lodówce i zamrażarce po rozmrożeniu jest taki specyficzny zapach. I mimo, że ona się nam wydaje czysta, to ten zapach sprawia, że nam się wydaje ona nieświeża. I na to jest bardzo dobry sposób. Oczywiście też ekologiczny. Ja z niego korzystam już bardzo, bardzo długo. Poleciłam też już to mojej siostrzyczce Ilonie i ona też potwierdziła, że super sprawa. Więc ja sobie rozpuszczam w butelce 3 łyżeczki sody oczyszczonej i 3 łyżeczki kwasku cytrynowego. Rozpuszczam to, uzupełniam wodą. Ja sobie dodaję do tego kilka kropel mięty, ale nie jest to konieczne. Soda powoduje neutralizację tych przykrych zapachów. I teraz mam uszykowanym właśnie tak rozpuszczoną sodę z kwaskiem i
miseczkę z ciepłą, czystą wodą, ściereczkę i teraz będę spryskiwała kawałek po kawałku. Nie dosyć, że jeżeli jest gdzieś coś pobrudzone, to idealnie tym zejdzie, to jeszcze zneutralizuje nam te wszystkie takie zapachy i taka zamrażarka będzie świeża i czysta. Zamrażarka wymyta, pachnąca i teraz trzeba ją wytrzeć do sucha, dlatego że te wszystkie kropelki wody, które by nam tu zostały, to znowu nam zamarzną i znowu nam pokryje się tu lodem, a nie chcemy tego, więc co się da, to trzeba tą wilgoć czystą szmatką pozbierać. U mnie dzisiaj na obiadek kotleciki mielone w sosie grzybowym. Zamrażarka umyta i jestem zadowolona, bo udało mi się wszystkie te moje zasoby z tych dwóch zamrażarek zmieścić w jednej. Część wykorzystałam tak na bieżąco rzeczy, po prostu wyjęłam do spożycia. Część takich, które mi się wydawały, że już trochę za długo leżą, to dostały moje kurki, więc nic się nie zmarnowało, a reszta elegancko, no powiedzmy na styk, ale zmieściła się w tej jednej wymytej zamrażarce, bo ja teraz to wszystko z tamtej zamrażarki, jeszcze nie umytej, przełożyłam wszystko do tej czystej. Najpierw ją jeszcze włączyłam na jakiś czas, żeby zaczęła się już chłodzić, żeby tych zamrożonych rzeczy nie przekładać do ciepłej zamrażarki. Potem to wszystko przełożyłam. W tej chwili zamrażarka jeszcze chodzi, ale jak tylko osiągnie temperaturę, wtedy ją o połowę skręcę i mam nadzieję, że właśnie dzisiaj zaoszczędziłam trochę energii. No na dzisiaj i na następne dni, miesiące można powiedzieć, bo jedną teraz sobie z eksploatacji zamrażarkę wyłączyłam. To są takie te rzeczy, które ja dzisiaj na szybko zrobiłam. Oczywiście unikajmy zostawiania ładowarek w kontaktach i na przykład prania z połową wsadu. Pierzmy, pozbierajmy sobie te rzeczy i pierzmy to, jak już jest pełen wsad w pralce, bo to jest też oszczędność energii. Na pewno są jeszcze jakieś inne rzeczy i ja mam nadzieję, że pod filmikiem mi napiszecie swoje sposoby na zmniejszenie zużycia energii w naszych gospodarstwach domowych. I będzie fajnie, jak między sobą się wymienimy tymi doświadczeniami i tymi takimi sposobami naszymi, żeby jednak za ten prąd nie zapłacić, jak to mówią na YouTubie, milion monet. Ja jeszcze pędzę, bo tą drugą zamrażarkę muszę do końca umyć, żeby ją zostawić czystą, a z Wami na dzisiaj się żegnam. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i tak jak mówiłam, napiszcie w komentarzach, co Wy robicie, żeby sobie obniżyć trochę te rachunki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do jutrka. Pa, pa!